Kojarzysz ten legendarny samochód z produkcji hollywoodzkich, w których brały najlepsze gwiazdy i największy Hollywood z lat 70. Ja też nie. Nawet chyba takiego nie oglądałem, ale pokażę Ci coś z tej epoki równie interesującego. Lancia Flavia z rocznika 1968 z silnikiem 1.8 benzynowym na gaźniku, tutaj w stanie fabrycznie nowym, na pełnym oryginale, pięknie zachowana, pięknie zadbana i paląca od strzała, jak nie jeden nowiutki salonowy samochód. Zobaczcie, jak to wygląda, zapraszam. Podczas nagrywania tego materiału nie ucierpiał żaden wąski. Lancia Flavia była produkowana we Włoszech od 1961 do 1970 roku na trzech wersjach silnikowych, 1.5, 1.8 i dwulitrowej. Wszystkie trzy z tych napędów były zasilane gaźnikiem. W najmocniejszej wersji, czyli dwulitrowej, mieliśmy moc 134 koni. Tutaj na przedstawionym obrazku macie silnik 1.8 o mocy około 85 koni mechanicznych. Pokażę Wam z zewnątrz i z wewnątrz, i jak wygląda ta piękna dwudrzwiowa kupeta. Logicznie patrząc, babcia Lancia ma na głowie już prawie 60, ale zabiorę Was teraz, zobaczycie całą procedurę odpalania i w jakim stanie auto jest, w jakim stanie jest motor i jak to auto odpala od strzała. Chodźcie, taka trochę praca na warsztacie, trochę w cyrku. Mówili, na warsztat się zatrudni, fajnie będzie. Idziemy do Lanci. Dobra, jeżeli chodzi o naszą prawie 60-letnią babcię, jak widzicie, wygląda pięknie. O, buba, buba. Wszystko w oryginale, jeżeli chodzi o zderzaki, chromy, wypolerowane, po prostu wyczyszczone. Ciekawostka bagażnikowa, zwłoki się zmieszczą, żartowałem. Oryginalne klucze, by Lancia. 68 rok, zaraz pokażę Wam całą procedurę startu, bo jest tutaj nie lada zabawa. Nie tak jak w silnikach rozkręcanych i odpalanych na korbę, ale podobnie. Pierwsze co? Najważniejsze co dostałem w instruktażu od właściciela, to wąski, pamiętaj, zabezpiecz i odbezpiecz masę. Tutaj macie taki koreczek, który odcina masę od akumulatora, żeby... bo gdzieś tam na postoju nie poszła jakaś iskra, zwara, nie wiadomo, to jednak stara instalacja, żeby auto się nie swajczyło. Bo no piękna sprawa, prądnica, filtr oleju dostępny do dzisiaj, nawet z Filtrona w oryginale. Wstępny filtr paliwa, jak na przykład znacie już z nowszej motoryzacji, lata 90. Na przykład W124 E-klasy miały takie same filterki paliwa wstępnego. No i wygląda to tak. Otwieranie jak w Mercedesie, leciutko. Pyk. Tutaj jak Don Corleone. Teraz możemy się poczuć troszkę jak ludzie mafii San Francisco, lata 70. Procedura startu tej bestii 1.8 na gaźniku jest następująca. Światełka. I chyba od razu jako kwestia zapłonowa. Do tego sanie. Sanie musi być. O, nawet nawiew włączony, ale jak go wyłączyć? Nieważne. Zegary, wszystko pięknie, Flavia. I teraz to, co najważniejsze i co tygrysy na kanałach motoryzacyjnych lubią najbardziej. Kwestia odpalenia od strzała. Auto 68 rok. Słuchajcie tego. Od strzała. Tutaj nie ma zbędnego piłowania, zbędnej kombinacji, zbędnego modlenia się proszę odpal. Tu po prostu zalewasz benzinę, odpalasz i jedziesz. Kierowniku, daj no subika. Kierownica jest strasznie wąska. No to taka pode mnie chyba zrobiona, czy tam na miarę.
ustawimy go troszkę bliżej, żebyśmy mogli przejeżdżać sobie po warsztacie. Nie chcę nim wyjeżdżać, bo jednak jest to perełka wokół naszego klienta, właściciela tej Lancii, i nie jestem zobligowany do tego, żeby jeździć bez jego zgody. Klakson. O, mamy nawias. Wycieraczka. Lewa jest w zamówieniu, niedługo przyjdzie. Klakson. Kierunki. Wszystko działa. Wykonanie, jak na moje, mi na przykład strasznie się podoba. Klaksonik. Dwa kręgi kierownicy. Długie, czyli podczas jazdy możemy zaświecić długimi światłami, zamrugać, ktoś tam się toczy powoli. Drugi krąg to klakson. Jak jest, dziadu? Dobra, zobaczmy motor. Teraz autko już z wyłączonym ssaniem. Automatyka. W ogóle, druga sprawa, podświetlenie maski, oryginalne, to nie jest żadna przeróbka. W nocy możecie widzieć wszystko, nad czym pracujecie. Filterek paliwa ma troszkę zasypionego, troszkę taka zrobiła się marynata i przyprawa, będziemy musieli wstępny filtr wymienić. Jak słyszycie, sam silnik pracuje mega równiutko, bez żadnych obciążeń, bezproblemowo. Jest tu parę rzeczy kosmetycznych do wykonania, ale czyszcząc komorę silnika przy tych tak starych autach, no jest strach, że przy demontażu może już coś nie wrócić na swoje miejsce, więc lepiej po prostu tego nie ruszać. Automatyka w Lancii wygląda tak. I teraz mamy swojego rodzaju zderzenie. 2010 rok, 2008, jak dobrze pamiętam, i 68, 2006 i tak dalej. Gasimy ją. Co, na wyjściowo naprawdę ma dwie pompy hamulców?